Panie Marszałku, Wysoka Izbo. Mam zaszczyt w imieniu klubu Polskie Stronnictwo Ludowe wygłosić stanowisko do zmiany ustawy Prawo energetyczne. Niewątpliwie dyrektywy Unii Europejskiej, które nałożyły na Polskę obowiązek zmiany, są dla nas obowiązujące i powinniśmy podchodzić do tego, że ten projekt powinien wejść jak najszybciej. Ale analizując ten projekt, należy zwrócić uwagę na szereg przepisów. Tutaj bardzo szczegółowo pan przewodniczący komisji omawiał te przepisy, ja nie będę wchodził, ale chcę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że w tym projekcie jest zdecydowane oddzielenie operatora od producenta. Miejmy nadzieję, że to pozwoli na urynkowienie sprzedaży, szczególnie gazu, podobnie jak energii elektrycznej. W dalszych przepisach to ewidentnie jest pokazane, że sprzedaż nie mniej niż 15% gazu wprowadzonego do sieci ma być sprzedawana na giełdach towarowych. I to na pewno jest zaletą tegoż projektu, ale chcę zwrócić też uwagę, jacy operatorzy będą mogli tutaj realizować te przedsięwzięcia. Mamy dzisiaj wielkie naciski chociażby Gazpromu, który chce być operatorem na gazociągu jamalskim. Czy będą też operatorzy Unii Europejskiej, którzy są wiele zasobniejsi w środki finansowe niż polskie firmy. Także nad tym zagadnieniem warto się pochylić i zastanowić. Również chciałbym zwrócić uwagę na inne rzeczy. Możliwość tworzenia wspólnych projektów w ramach OZE z udziałem państw trzecich czy państw Unii Europejskiej. Możliwość też realizowania tych projektów, finansowania wspólnego. Możliwość dokonywania transferów statystycznych energii z OZE. Niewątpliwie to jest ważne, ale ważniejsze chyba jest, żebyśmy uchwalili ustawę o odnawialnych źródłach energii. Na tę ustawę czeka wielu przedsiębiorców, którzy realizują inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii i aż się prosi, żeby ta ustawa była jak najszybciej. Teraz kawałek tej ustawy realizujemy w tej ustawie, co jest, no na pewno nie jest to dobre i warto nad tym się pochylić, żeby ta ustawa o odnawialnych źródłach energii była być może pierwszą ustawą i pierwszymi zapisami niż te, które tutaj realizujemy, bo na dzień dzisiejszy dochodzi do bardzo ostrych dyskusji, a czasami nieporozumień między inwestorami PGE czy też innymi właścicielami sieci przesyłowych. I są ostre dyskusje i sesje i czasami trudno jest uzyskać pozwolenie czy też inne dokumenty, co podraża inwestycje, a przecież zobowiązanie, które żeśmy podjęli w ramach Unii, że 15% energii będzie z odnawialnych źródeł, już zaraz nas będzie obowiązywać. Chcę zwrócić również uwagę na taką rzecz jak mikroinstalacje. Niewątpliwie ważne jest, że ta ustawa, ten projekt przewiduje, że ułatwienia będą dla instalatorów i w przyłączach, jeżeli chodzi o mikroinstalacje, że łatwiej będzie to przyłączać, mniej dokumentów trzeba będzie uzyskać, ale jeżeli chodzi o instalatorów, to obawiam się, że te przepisy, które są tutaj zawarte, one są nieprecyzyjne i być może, że ci instalatorzy będą mogli ponosić tak duże koszty w zakresie uzyskania certyfikatu. Będzie to też zbyt wolno, opieszale i nie zawsze może ten, który powinien wydać Urząd Dozoru Technicznego, będzie to realizował zbyt szybko, a być może wolno zbyt. I to może przyczynić się do tego, żebyśmy nie zahamowali rozwoju tych mikroinstalacji, bo jak wiemy, czasami procedury administracyjne są zbyt długie. Pragnę zwrócić uwagę na taki mały szczególik. Przechowywanie dokumentów z egzaminów 10 lat. A certyfikat ważny 5 lat. Na co przechowywać 10 lat i ponosić nadmierne koszty? Nadmierne koszty i tych przepisów różnych w tej ustawie jest dużo. Mam nadzieję, że w komisji błędy i wady tej ustawy uchylimy i zmienimy. Także tutaj jeszcze warto pochylić się nad jedną ważną rzeczą, jeżeli chodzi o regulatora. Regulator URE, dzisiaj podnosimy go do szczególnej rangi, ale będzie sprawował nad nim nadzór premier, nie minister gospodarki. Czy kancelaria premiera będzie miała wystarczający aparat i będzie znała się nad tym, czy dodatkowo będziemy administrację też tworzyć, czy nie ma wiary w ministra gospodarki? Na to też trzeba sobie odpowiedzieć, bo to znów są kolejne koszty i znajomość tego wszystkiego, czy to będzie zbyt dobre rozwiązanie. No i wreszcie
Tutaj tylko tak króciutko w tej ustawie jest napisane o kosztach, bo około 109 tysięcy jeden etat będzie kosztował. Ale ile będzie tych etatów i jakie będą koszty? Czy tych urzędników nie będzie zbyt dużo i nie będą to zbyt wielkie koszty, bo w różnych dziedzinach żeśmy dostosowali prawo polskie do prawa unijnego, ale nie tylko są to ogromne koszty, ale tak naprawdę w wielu rzeczach jest to informacja przekazywana Unii Europejskiej czy tym sprawniejszym przedsiębiorstwom unijnym, a ta informacja gospodarcza jest najbardziej tutaj droga. Także wiele tych jest niejasności, jednakże wierzę, że i Klub Polskiego Stronnictwa Ludowego wierzy, że rynek energii i gazowej, i elektrycznej, on będzie lepiej funkcjonował, że będzie to wsparcie dla odnawialnych źródeł energii, że te uregulowania będą dobre. Będziemy głosować i wnioskuję w imieniu klubu oczywiście, bo tu nie ma głosowania, ze skierowaniem tejże ustawy do komisji i podjęciem pracy. No, apeluję tylko, żeby ta praca nie była zbyt szybka. Na pewno będzie potrzebna podkomisja. Także wnioskuję za skierowanie w imieniu klubu tej ustawy do komisji. Dziękuję bardzo.